Dobry wszystkim. Majowe, wyjątkowe spotkanie, ale chyba trzeba powiedzieć o tobie, że witaj wiosno. Tak. Tak. Kojarzysz się nam ostatnio z rozkwitającym talentem, z przeogromną ilością pomysłów. Czy to jest tak, że Sanach ma tak na wiosnę, czy zawsze? O tym talencie to nie wiem, co powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że lecę za ciosem i jestem ogromną szczęściarą i dzisiaj to jeszcze bardziej odczuwam niż kiedykolwiek, bo mogę robić to, co kocham, ale taki, w tak intensywny sposób, to jeszcze chyba nie przeżywałam tego nigdy, bo mam tyle pomysłów na płyty, na koncerty kolejne i wydaje mi się, że to jest mój najbardziej pracowity, ale też najbardziej taki ekscytujący rok w moim życiu. Tak, ja myślę, że to jest najbardziej ekscytujące kilka lat w twoim życiu. Pamiętam, jak 3 lata temu zapytałem cię, jakie jest twoje największe marzenie. O, to za 5 lat zagrać na stadionie i potem jeszcze Royal Albert Hall. Z tych marzeń został Royal Albert Hall, do którego będziemy dążyć, ale tak. Nawał pracy, emocji, zaangażowania twojego w pracę nad tworzeniem nowych koncertów, bo jesteśmy ciągle w trasie bajkowej podwójnej Sanach. Ciągle przeżywamy coś, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii polskiego muzykowania popularnego na stadionie Sanach. Sprzedała 3 stadiony. Wcześniej była trasa bajkowa. Powiedz mi, czy to jest twój cykl życia? Koncertowanie non-stop? Chyba wolałabym się skupiać się tak w przyszłości na komponowaniu. To, co czuję na koncertach, jest dla mnie czymś, co mnie napędza.